Dzień dobry, nazywam się Jakub Burzyński i mam przyjemność zaprosić Państwa serdecznie na piąty już koncert 10. edycji Festiwalu Cichej Muzyki w Toruniu. Festiwalu, który w tym roku odbywa się wyjątkowo w nowatorskiej formule prezentacji online wcześniej nagranego materiału z udziałem zaproszonych artystów. Niezmiennie towarzyszą festiwalowi instytucje oraz firmy, które przyczyniają się do organizacji tego wydarzenia. Dziękujemy zatem Gminie Miasta Toruń za wsparcie finansowe festiwalu. Wydarzenie dofinansowane jest również z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękujemy również firmom Grafpol i OptiGuard oraz hotelowi 1231. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAIX, zaś niezmiennie organizatorami są Towarzystwo Bachowskie w Toruniu we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu. Szanowni Państwo, nigdy dość podkreślania, jak wszechstronnymi artystami, jak świadomymi artystami są muzycy, którzy poświęcili się wykonawstwu muzyki dawnej. Poświęcają się temu z pełnym przekonaniem i ogromną wiedzą, która idzie za ich wyczynami artystycznymi. Tak samo jest w przypadku Pauliny Tkaczyk, która nie dość, że jest świetną klawesynistką, to jeszcze oprócz tego opanowała znakomicie grę na flecie traverso, na barokowym flecie poprzecznym. To diametralnie różne instrumenty, pozwalające spojrzeć z dwóch różnych perspektyw na przepiękny materiał muzyczny, który dała nam epoka, na przykład XVIII wieku. To pozwala również świadomie kreować programy koncertowe, takie jak dzisiejszy. Dzisiaj wysłuchamy tylko jednego z tych instrumentów, klawesynu. Jednakże będzie to repertuar szalenie ciekawy, ponieważ pochodzący dokładnie z epoki pomiędzy barokiem i klasycyzmem. Z czasów, kiedy kształtował się dopiero nowy gust muzyczny, nowy styl muzyczny. Z czasów, z których pochodzą utwory, które bardzo rzadko są wykonywane tak naprawdę dzisiaj w przestrzeni koncertowej. A zatem nie będzie to już barok, nie będzie to jeszcze klasycyzm, ale będzie to szalenie ciekawa materia muzyczna, którą zaprezentuje nam ogromnie świadoma artystka Paulina Tkaczyk. Pierwsze dwa utwory będą autorstwa Jacques'a Dufly, kompozytora, który urodzony w Rouen i zatrudniony tam jako organista, w 1742 roku przeniósł się do Paryża, by poświęcić się już wyłącznie grze oraz kompozycji muzyki na klawesyn. Wydał 4 księgi utworów na klawesyn, w tymże Paryżu. W latach 1744, 1748, 1756 oraz 1768. Co ciekawe, po wydaniu tej ostatniej księgi z 1768 roku słuch o nim właściwie zaginął. Ostatnie 20 lat swojego życia spędził z dala od życia publicznego, z dala od występów artystycznych. Zmarł dokładnie dzień po szturmie na Bastylię, 15 lipca 1789 roku. Wówczas panowały już zupełnie inne gusta i style muzyczne. Natomiast te księgi, które po sobie pozostawił, dają nam ogromny materiał, z którego możemy czerpać utwory do wykonań artystycznych podczas takich prezentacji jak dzisiaj. Utwory, które zaprezentuje Paulina Tkaczyk, pochodzą z 3 i 4 księgi utworów na klawesyn z 1756 i z 1768 roku. Pierwszy z nich, La Potoin, jak możemy się domyślać, odnosi się do nobliwej rodziny paryskiej o tym nazwisku, w której kręgu zapewne obracał się Jacques Dufly, kompozytor. Jest to rodzaj charakterystycznego utworu, który odmalowuje pewne muzyczne emocje i ma formę ronda, to znaczy powtarzalny refren przetykany jest pięknymi kupletami. W tymże refrenie zwraca uwagę partia lewej ręki, która jest tutaj dominująca. Prawa ręka ma partię dużo prostszą w refrenach tego utworu. Drugi zaś utwór Jacques'a Dufly, który za chwilę usłyszymy, to niezwykle kunsztowna i rozbudowana szakona F-dur. Jeden z najpiękniejszych przykładów tego typu muzyki. Muzyki wariacyjnej, muzyki reprezentującej wariacje ostinatowe oparte na stałym basie harmonicznym. Ta rozbudowana szakona
prezentuje właśnie estetykę z pomiędzy baroku i klasycyzmu. Można więc podziwiać zarówno kunsztowność tej kompozycji, jak i rodzący się nowy rodzaj stylistyki, brzmienia czy estetyki. Słuchamy zatem Pauliny Tkaczyk w dwóch utworach Jacques'a Dufly, La Potuin oraz Chaconie F-dur.
Paulina Tkaczyk, oprócz tego, że jest wszechstronną artystką, wykonawczynią zarówno muzyki klawesynowej, jak i fletowej, dokonuje również badań naukowych. Poświęciła je na przykład prominentnej, choć zapomnianej postaci dworu drezdeńskiego, kompozytorowi o nazwisku Christlieb Zygmunt Binder. Kompozytorowi, który pisał głównie muzykę klawiszową, a związany był z dworem saskim, królewskim dworem polskim. O czym świadczy na przykład dedykacja jego zbioru sześciu sonat opus pierwsze z 1759 roku. Ta dedykacja bowiem płynie ku Marii Antoninie Bawarskiej, synowej Augusta III Sasa, króla Polski, w której żyłach jednocześnie płynęła krew Jana III Sobieskiego. Była to bardzo ciekawa postać, była znakomitym muzykiem, była sopranistką, świetną śpiewaczką oraz kompozytorką, między innymi oper. Takim to właśnie postaciom dedykowane były utwory Christlieba Zygmunta Bindera i z tego zbioru dedykowanego Marii Antoninie Bawarskiej pochodzi sonata, której za chwilę wysłuchamy. Jest to piąta w tym zbiorze sonata w tonacji a-moll, złożona z trzech części, w których pierwsza część ma jeszcze skontrastowane ze sobą tempa. Jest to wybitny przykład przejścia ze stylu barokowego i galant do dalszych estetycznie poszukiwań, które w tym czasie się odbywały. Słychać tutaj wpływy Johanna Adolfa Hassego, Karla Filipa Emanuela Bacha, jednak jest to swoisty styl kompozytora Christlieba Zygmunta Bindera. Odkrycia, można powiedzieć, muzycznego Pauliny Tkaczyk. Specjalizuje się ona w wykonawstwie jego muzyki, zarówno fletowej, jak i klawesynowej. Posłuchajmy zatem sonaty a-moll, opus pierwsze, numer 5, Christlieba Zygmunta Bindera w wykonaniu Pauliny Tkaczyk. Thank you.
Thank you.
W ostatniej części naszego koncertu usłyszymy kompozycję francuskiego kompozytora Józefa Nicolas Pancras-Royera. Kompozytor francuski, ale urodzony w Turynie we Włoszech, skąd jako dwudziestolatek w 1725 roku przyjechał do Paryża i szybko stał się prominentną postacią życia muzycznego francuskiej stolicy. Kierował m.in. słynnym cyklem koncertów Concert Spirituel. Zatem ranga jego w ówczesnym świadku muzycznym Paryża musiała być naprawdę wysoka.
Zmarł w 1755 roku i zdążył pozostawić po sobie tylko jedną księgę utworów na klawesyn oraz szereg drobniejszych kompozycji na ten instrument. Jednak ta jedna księga już wystarczy, żeby poznać jego ekstrawagancki styl muzyczny. Na tyle ekstrawagancki, że kiedy próbowałem w jakiś sposób określić go dla siebie, to przychodziło mi do głowy tylko jedno porównanie, że jest to skrzyżowanie ekspresji Antonia Vivaldiego z charyzmą Ludwika van Beethovena. Tego typu jest to muzyka i kompozycje, które wybrała na dzisiaj Paulina Tkaczyk, tylko to potwierdzą. Usłyszymy na początek Rondo Le Vertigo, które tłumaczyć można jako karuzelę, huśtawkę uczuć lub zawrót głowy. I doprawdy wszystkie te emocje lub stany lub obraz tejże karuzeli jest tam w tej kompozycji zawarty. Szalenie ciekawa i coraz częściej na szczęście, ale wciąż rzadko wykonywana kompozycja. Natomiast na zakończenie koncertu zabrzmi, można powiedzieć, klawesynowy hit. Akurat marsz Scytów Pankrasa Rouayera jest jedną z najczęściej wykonywanych, efektownych, ekstrawaganckich kompozycji na klawesyn i zwieńczy ona nasz koncert w wykonaniu Pauliny Tkaczyk, świadomej i wszechstronnej artystki. Zatem Le Vertigo oraz Marsz Scytów Pankras Rouayera. Klawesyn Paulina Tkaczyk. Thank you.
Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym koncercie. Wszystkie informacje o dotychczas odbytych koncertach oraz aktualności na temat wszystkich przyszłych planów Towarzystwa Bachowskiego znajdą Państwo na stronie internetowej Towarzystwa Bachowskiego w Toruniu oraz na profilu Towarzystwa na portalu Facebook. A ja już serdecznie zapraszam Państwa na finał 10. Festiwalu Cichej Muzyki, który odbędzie się w grudniu i na ten finał pojawia się już osobiście w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Mam nadzieję, mogąc zobaczyć się z Państwem osobiście. Serdecznie zapraszam.